Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Darkowen. Dzisiaj przed Wami, słuchajcie, kooperacja, czyli kariera dwuosobowa w F1 2021. Ze mną na kanale Haubica. Witam, dzień dobry. No i zaczynamy, słuchajcie, od treningu. Kwalifikacja później i wyścig w Monako. Dawać 18 minut treningu w Monako? No jak chcesz, no. Ważne, żebyśmy zdążyli zrobić te rzeczy wszystkie. Dawaj do Monako teraz. Coś kupujemy, bo jest 1400. Mieliśmy na silnik oszczędzać na Azerbejdżan. A no tak, dobra, faktycznie. Bo dobra. Się mega przyda. Bo najlepsze będzie to, że już będziemy właśnie... O! Tak jest! Jesteśmy dosłownie na poziomie Astona, zobacz. Dojdzie nam poprawka jeszcze teraz, 24 maja. Kurde, 5 dni. Trochę sadgę, nie? Że zabrakło 5 dni, żeby mieć jeszcze jedną fajną poprawkę. A ja się założę, że jak nam w końcu będzie dobrze szło, będziemy jechać po te punkty. To się w końcu i tak rozwali, w sensie, wiesz, wycofamy się, bo przez silnik. Jak będzie nam się jeszcze chciało, to nagrywamy jeszcze dzisiaj Azerbejdżan? Można. To akurat ten tor lubię. Trzeba nadrobić. Jeszcze jak coś fajnego będzie w Azerbejdżanie, będzie czas i będzie nam się chciało, to może jeszcze Kanadę, nie? Ale może, o ile no zobaczymy. Zależy, trzeba było szybciutko. No teraz wiesz, zobaczymy ile damy radę w Monako przejechać. Jak się rozwalimy szybko, to wtedy Azer i ewentualnie Kanada, nie? No. To się wyciszamy od teraz tak jakby do startu, nie? Już? Znaczy swobodnie możemy rozmawiać tam. Ja bym zrobił tak bardziej, jak ty wolisz, pogaduchy czy jak? Setup. Nie no, powinien być. Czyli po prostu na wstęp się przemykamy? Tak. Dobra. Dać już wyjazd na tor? Ojej, cóż tu zmieniłem. Dobra, to powiedz, jak już mogę dać. Czekaj, muszę jednak wczytać setup, bo coś mi tu zmieniło. Plus, ale pamiętaj o paliwie, żeby dać minimalnie. Znaczy tu automatycznie jest minimum. Nie. A nie, dobra, nie. Sorry. Faktycznie, no miałem wcześniej minimum. Dobra. No jednak to jest prawie jeszcze raz tyle paliwa, nie? No to... Dobra, ja jestem gotowy. Ja też, to się możemy myślę. Jechać. Ostatni. Ferrari startuje z końca. No, duże błędy. Strasznie ślisko. Ja chyba sobie włączę pełną trakcję. Ja szczerze bym zmniejszył... O matko, 1,9. Do Russella nawet. Oh my god. Dlatego mówiłem, żeby chociaż trochę to zmniejszyć, nie? No tak, na 13 powinienem być, no mniej więcej. Ferrari powinno być około punktów, nie? Jak jest? Troszkę inaczej. Dobra, no. Może o trójkę chociaż zmniejszyć. Co o tym sądzisz? A nie, już się nie da nawet. Szkoda. Jeszcze jest to tyle źle, że na Monako się bardzo ciężko wyprzedza, nie? No praktycznie, znaczy nie, no są takie miejsca, no zobaczymy, tylko że się boję tych botów. Ale da się, to może zmniejszyć o te 3. Nie dość, że startujemy z końca, to jeszcze ten, się trzeba przebić jakoś. Co o tym sądzisz, żeby dać te 87? Można, można. Nawet ja bym się, nie, 8,5 to już będzie za łatwe. Tak, głowicę cylindra mieliśmy robić później. No. Na... Dobra, poczekajmy z nią, może ona warto. Wiesz co, ona by doszła dopiero na Kanadę. Mhm. Chyba, że dalibyśmy przyspieszone. Co o tym sądzisz? Przyspieszone wtedy? No, tylko ryzyko awarii, nie? Trzeba ryzykować. Może nam dużo pomóc, nie? Mhm. Dobra, już się wyciszamy? Wyścig no, już. Możemy startować. Dobra, to się wyciszam. Dajesz na przechodzenie na wyścig? No ja już mam, czekam na ciebie. Czyli do kolejnej sesji. A, gra teraz wczytuje, dobra, chyba. Dałem, żeby przejść. You can feel the tension in the air as we move into race day here at Monaco. It's a track that requires the full concentration of the drivers with zero margin for error. It tests their skills to the absolute limits, so no wonder it remains a fan favorite. The prestigious Circuit de Monaco then, it's not all that dissimilar today to the layout that made its debut almost a century ago. It's 2 miles and 19 corners through the streets of Monte Carlo, and although the average lap speed of around 93 miles per hour is the lowest of the season, the tiny margins for error make it the natural habitat of the safety car. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn one. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? There are three main things to worry about there, Crofty. Positioning, awareness and discipline. First, you have to put your car in a bit of space and make sure you have room to react to what the others are doing. Then you have to watch your mirrors and listen to the sounds around you to get a sense of where everyone is. And finally, just don't get too greedy. Just because a gap exists doesn't always mean you should go for it. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position. Sergio Perez lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Hamilton, Verstappen, Daniel Ricciardo and Norris, Vettel, Stroll, Tsunoda and Pierre Gasly, Fernando Alonso, Ocon, Nikita Mazepin and Mick Schumacher, Giovinazzi, Räikkönen, Nicholas Latifi and George Russell, Bird and the Engineer. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. jesteś? Jestem. Ciężkie kwalifikacje. Jaką strategię wziąłeś? Softy, medy? Nie, medy, hardy. Medy... Też biorę medy, hardy. Ta, bo i tak się trzeba przez tych Mazepinów przebić TP, nie? Powodzenia. No, powodzonka. Ojojoj. Co się stało? Nie wiem, sprzęgło mi nie zadziałało. Zobacz, teraz kawał do nadrobienia. Coś tam się stało. Giovinazzi ode mnie wyspinował. Zablokował tor. Podwozie mi uszkodził. I to tak mocno mi uszkodził. O, 12! Check your MFD for a new strategy option. Jesteś ostatni? Nie. Przedostatni? Nie. Który? 17. To git. No, mam chyba uszkodzone skrzydło. Co? Mam chyba uszkodzone skrzydło, bo tak średniawo się wyrabiam. Ja się męczę i tracę do Alonso przez moje uszkodzone podwozie. Jeszcze przez moje głupie hamowanie straciłem wszystko, co przez chwilkę nadrobiłem. Ale generalnie prawie się rozwaliłem. Ja no nie mogę Schumachera nawet dogonić. Prawie, w sensie no, wyspinowałem, ale się uratowałem. Tracąc ponad sekundę. Uszkodziłem bardziej podwozie. To szczerze będę musiał zjechać. To co w tym medy możesz jechać? Stopping this lap. Okay, we can take you this lap. Nie no, muszę naprawić skrzydło, bo już nie jadę praktycznie. Aż tak źle? No. A na czym? Na barierce? Czy na kimś? Nie no, Giovinazzi to pierwsza sprawa, bo on zablokował tor, wiesz, no mógłbym tak czekać, aż on wykręci. Próbowałem się przepchnąć, a on zaczął cofać. No i wszystko jasne. No i teraz już rozwaliłem skrzydło, na amen. Ocon mi się bardzo niebezpiecznie próbował wepchnąć. Prawie nas sobie dwóch rozwalił. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in... Doszło do incydentu, mówi. Tak, widzę. O nie, jeszcze 5 sekund dostałem, super. Zapomniałem, że tu trzeba mocno zwolnić, jak się wjeżdża do pitu. Ja nie mogę dotrzymać tempa Alonso. Co jest dzisiaj z tym sprzęgiem? Później będą słabi, nie? W ogóle ten, nie mogłem zmienić paliwa, w ogóle ja mam plus 7 na paliwie. Serio? No. A nie ma nawet jak go palić teraz w tej F1. No! Uszkodziłem lekko skrzydło przez tarkę. Ale czemu nie mogę zmienić tego paliwa? To jest dziwne. Ocon już desperacko próbuje mnie wyprzedzić, bo blokuje. To coś czuję, że z tego będzie safety. Dobra, ja w miarę Räikkönena zaczynam gonić, aczkolwiek to nie jest pocieszenie. A to nie przypadkiem Räikkönen się tam o mnie rozwalił? Nie wiem. Któryś z nich tam cofał, nie? Nie, to Giovinazzi. I zablokował to na początku. Ogon się chyba u mnie uszkodził, ja... Nie mam lotki. Co robić? No to zjeżdżaj i uważaj. Przed tunelem jesteś? Biorę softy. Nie, no rozwaliłem się w dobrym miejscu. Chodź. Ocon ze mną zjeżdża. Softy biorę, nie? No czy ja medy założyłem? Dobra, teraz będzie... To już znowu chyba mam uszkodzone skrzydło. Dobra. Giovinazzi ma 5 sekund. Dobra, jadę dalej, zbliżam się do Räikkönena, więc... Oj, Ocon ale stracił, bardzo dużo Ocon stracił. Teraz muszę uciec na tych softach. Dania Williamsy już chociaż. Trailing our teammate by 25.7 seconds. To nieźle. Do ciebie mam 25 sekund. Znowu się lekko uszkodziłem. Ale no ja już też jadę z tym, z limonkowym cały czas. No to paliwo przynajmniej mi zjeżdża. Dobra, tu jest jakiś błąd gry ewidentnie przed tym. Nie mam skrzydła. Rozwaliłem się. Trzeci no to masakra. Ramach Ferrari z Monako. Caution. Widziałeś mnie tam, moje zwłoki? Nie zauważyłem nawet. A, już wyczyścili. Patrząc, jak to się aktualnie wszystko toczy, w tym tempie Nikita Mazepin będzie w punktach. Mick Schumacher jest za Nikitą Mazepinem. No to nieźle. Nie wiem, ja ich nie mogłem dogonić na początku, to było ciekawe. Teraz mam problem, żeby do Räikkönena się nawet zbliżyć. Właśnie. Jeszcze 30 okrążeń męczarni. No, dokładnie. Ja tam poleciłem i tam jest ta taka banda wystająca lekko, nie? Mhm. Jak jedziesz przy barierce. Poleciałem właśnie w tą bandę. Ajaj. Ciekawe, kiedy Ferrari będzie w punktach. Kto jedzie w ogóle? Dojadą obydwa. Jedziesz 9 lapa? Tak. Sergio Perez już ciebie dogonił. Wiem. Wcale się nie dziwię. Ale bo ty to ładnie kontrolują. Is available on the MFD. Got that confirmed. Powiem tobie, ty teraz zyskujesz. Dobrze, już nie zyskujesz. Przez chwilę zyskiwałeś nad Sergio Perezem. Czy ja to teraz zjadę, zrobię taki meczek, żeby nie tracić czasu. Nie, no, szkoda medów. Ale i tak muszę, bo mam, wiesz, uszkodzone skrzydło. Hardy? A nie wiem, co oni dadzą, zaraz ci powiem. Hardy. To, no i tak musisz nadrobić ile? Już 2 pit stopy. Więc jeżeli chociaż nie będziesz ten na tej 19 pozycji, to już będzie sukces. Dobra, wypaliłem tego paliwa też sporo. Tak po wyścigu, nie? Tak naprawdę. Za słaba ta maszyna jest po prostu jeszcze. No. Chyba, że się skończy cierpliwość Binotto. To już będzie gorzej, nie? Hamilton box. Oj, ale zaspali mechanicy Mercedesa. Rozpoczynają się teraz te boksy. Może się da radę oddublować. Chociaż nie, nie ma szans, bo Max już wyjechał z Luisem. O, widzę, jesteś przy Danielu Ricciardo. Mhm. Tylko szkoda, że w dublu. No szkoda. Teraz tak go będę musiał puścić. Walczyć zawsze można, nie? No dawaj, dawaj. O, blue flag. Nie. Darkowen? No. Nie. Gdzie ty jesteś teraz? Wait. Myślałem, że... Aha, ty jeszcze Strolla nie puściłeś. Zaraz ciebie będzie Nikita Mazepin dublował. Super. Spełnienie marzeń. Żeby jeszcze Mazeski nosił. Nie, tego już, temu już nie dam. Ale Vettela to przepuścisz chyba, nie? Tak. On walczy z Mazepinem. W ogóle Mazepin jest 10. Będzie trzeba zrobić tak, żeby Schumachera wyprzedził, nie? Nie, to zapisałem. W tunelu może teraz przepuść Vettela, bo Mazepin jedzie blisko niego. Blue flag. We're not racing the car behind. Tym to już trzeba walczyć, nie? No raczej. Raczej nie inaczej. W ogóle to jest taki fun fact. Hasy kontra basy są nad Alfą Tauri. Obydwa. Yes. Check your MFD for a new strategy option. Znowu skrzydło obrywało. Alonso jest liderem wyścigu. Jak do tego doszło, nie wiem. Jakby... Jak? Jakim cudem Fernando Alonso jest liderem wyścigu? No on nie zjechał, ale pomimo tego w ogóle Max i Lewis mega zyskali podcięciem, nie? Jechali trzecie, czwarte. Teraz Max prowadzi, który był trzeci, a Hamilton, który był czwarty, będzie trzeci zaraz. Nie no, karę mi dali, no to jest nieprawdopodobne. Nie, no nie, puściłeś Mazepina, najgorzej. Blue flag. I ta trzeba od razu puścić. Ja chyba nie dojadę tego. Bez skrzydła. Mega Mika blokujesz i Alfy. No w tym tempie to zaraz ciebie zdubluje P18, nie? Co mnie bardzo martwi. Odbija... Esteban Ocon odbija skrzydło. Jest problem. Każdy ciebie zdublował. No cóż. Życie. Będę się odgryzał na Azerbejdżanie. Trzeba będzie. A Fernando Alonso przejechał już 16 okrążeń na medach. dalej nie zjeżdża, co jest troszkę dziwne. Nie, on chyba jedzie medy softy, nie? Albo softy hard, medy hardy. Nie wiem. Max tu nie może go wyprzedzić. No nie. Ale mnie odbiło z lewej na prawo. Fatalny sezon Ferrari. Nie, to jest jakiś koszmar, a nie sezon Ferrari. Najgorszy sezon Ferrari w historii chyba. Jakaś masakra. Mercedes. Jeszcze Mercedes wygrał. Helena, trzymaj mnie, bo nie wytrzymię. Bo... Dobrze, Bottas niech sobie wygrywa. Bottas może, nie? No ja tam bym wolał tutaj zobaczyć na przykład McLarena albo wiesz, Alpine, albo u nas chyba był wysoko. Astona. Ukończ 50 mil w Monako używając manualnej skrzyni biegów. Ale ładnie się cisnęli w top 4, zobacz. Drugie, czwarte. Ładnie szli. No. Coś tutaj trzeba zrobić z tym, nie? Ferrari. To tak być nie może być. 13, no nie, no tempo było na... Na co? 18 miejsce, także... No cóż. W tym tempie to prędzej Binotto nas wywali, niż my zdobędziemy punkty. Oj, bo takie tory po prostu, no przecież te... W Bahrajnie było dobrze. No fajne, no. No. Taki tor po prostu. No za czym Azerbejdżan, no to też łatwo się rozwalić, no ale przynajmniej już ten. Kurde, zastanawiam się kogo wybrać za rywala. Lance Strolla, Tsunoda, Norrisa czy Vettela. Chyba Vettela. Chociaż przegram z kimś dobrym. Jeśli by nam się udało ten, nie? Ulepszyć silnik fajnie na ten Azerbejdżan, na tym przyspieszonym tym, nie? Tak, z Russellem przegrywam, no cóż. Russella wybrałeś kiedy? Nie wiem nawet. Dopiero od ten, w poprzedniej sesji, czyli po kwalach, miałem pierwsze porównanie do Russella. Dobra. No, wywalał nas normalnie to przez okno. Głowicę cylindra, nie? Tą przyspieszoną. No to chociaż na tyle dobrego, że coś można. Czerwca. Na 2 czerwca. Już. Dla pewności, żeby... Może się uda na ten Azerbejdżan. No fajnie by było, nie? Dobra, cylindra idzie. Przyspieszona, nie? Wziąłeś? Nie wiem. To normalne? To weź zobacz. Wiem, normalne chyba. To weź przyspieszona. No ale ryzyko jest bardzo duże. No jest, no ale może się fajnie udać, jeśli będzie. To będziemy mieli... Trzeci najlepszy bolid. Dobra, niech będzie, no. Kto nie ryzykuje, ten nie ma, jak to mówią. No. Nie pije szampana. No. Jak to wejdzie, to byśmy przebili. Wytrzymałość trzeba podnieść w tych wywiadach. Morale słabe, wytrzymałości. Zaraz nam się pojazd zacznie rozsypywać. Dobra. No w końcu, ile mamy teraz tych? Ile mamy teraz punktów? Zaraz zobaczę. A, bo ty nie przesunąłeś jeszcze na ten. No. No dobra, oj, nie wiem, czy przy tych małych moralach to będzie dobrze. No dobra, na szczęście. Tygodniowe środki. Dobra, coś wlazło. Jest. Zrobili nam? Dobrze, zrobili, no. Dobrze, zrobili. Tak. I 1000 punkcików jeszcze. Ale wszyscy mają niskie morale, o co chodzi? No. Ej, co ogólnie w Kanadzie się przyda, bo ja już tak myślę o Kanadzie. No tam to podwozie może. Będzie trzeba wszystkim morale popodnosić. Umiejscowienie akumulatorów, albo no ja myślę... Tak? Nie, tłumiki wychylenia można. Albo nie, dobra, ten akumulator będzie najlepszy. To dawaj ten akumulator i lecimy dalej. Za bardzo ciśniemy te działy. A ty skończyłeś już nagrywaniem? Nie. Idzie cały czas. Nie teraz, nie? Znaczy te sekcje to ja zostawiam, to ciekawe jest. A to co teraz mówiłem, wytniesz? Z tym, że czy nagrywamy? Mhm. Tak, takie rzeczy wycinam. Ale nie zawsze, bo mogę czegoś nie zauważyć, no bo też... No ale tutaj będę pamiętał, czekaj, może sobie zapiszę. Jesteś człowiekiem. No tam wiesz, jak na końcu to spoko. Dobra, to co, z tego wszystko... Dobra, to ja robię stop. Potem będzie cięcie do kwali, nie?